Cześć, pokażę Wam, jak skręcić najprostszą wódkę lęgową, czyli wódkę typu P. Zaczynamy. Zestaw elementów jest zapakowany w takie pudełko. Otwieramy pudełko. W zestawie jest, są wkręty i gwoździe i wszystkie elementy, czyli dwa boki, dno, listwa do zawieszenia, prąd budki, dach ścięty pod dwoma kątami i plecy budki, które są ścięte tutaj pod jednym kątem. Wyszukujemy wkręty. Na początek używamy żółtych wkrętów i bierzemy sobie jeden bok, ten w ten sposób tutaj ma się pokrywać na górze i skręcamy. Element dna. Dobrze jest przykręcić to w ten sposób, że tak jak słoje są w ten sposób, czy linia cięcia, po prostu linią cięcia do linii cięcia, dlatego że deska pracuje tutaj na szerokości i dobrze by było, żeby dno tak samo pracowało. Jeżeli zrobimy to w ten sposób, to deska nie będzie pracować tutaj na długości, więc jeżeli plecy będą się zsychać i pęcznieć, to tu będą powstawać szczeliny. Nie będzie to wielki błąd, ale estetycznie będzie to słabo wyglądać. Więc robimy w ten sposób. Tak jakby ta deska była przedłużeniem. Przykręcamy dno do pleców. Do boku. I mamy następny bok. Tutaj też pilnujemy tej krawędzi. Przykręcamy bok do dna. Jeden. Jak widzicie, budkę składa się bardzo szybko, bardzo łatwo. Teraz listewka, część po prostu frontowa, która ogranicza nam tutaj dostęp do budki. Dlatego budka nazywa się półotwarta, a nie otwarta. U mnie w takich budkach mieszkają muchołówki, bardzo często, muchołówki szare, ale jest to budka dla kopciuszka, dla muchołówki, dla rudzika. I teraz dach. Przy wieszaniu tej budki nie kierujemy się wysokością nad ziemią, a bardziej po prostu znalezieniem takiego spokojnego miejsca i zamaskowaniem tej budki gdzieś w zaroślach, żeby nie była widoczna. I listwa. Przykręcamy listwę czarnymi wkrętami, tak żeby te otwory tutaj były powyżej dachu, żeby dało się przybić budkę do budynku, czy do ściany budynku, bądź do drzewa, do pnia drzewa. Przy przybijaniu dwa gwoździe też są w zestawie. Pamiętajmy, żeby nie dobijać gwoździ do końca, tylko zostawić im trochę miejsca, dlatego że zwłaszcza jeżeli będziemy przybijać do pnia drzewa, jeżeli do budynku śmiało możemy wbić je do końca. Drzewo będzie przerastać na obwodzie i będzie odpychać budkę po prostu. Jeżeli będą przybite do końca, to budka pęknie pewnie po dwóch, trzech sezonach i spadnie listwa, pęknie ta właśnie listwa mocująca. Jeżeli to będzie takie drzewo, na przykład jak topola, które ma duże przyrosty i bardzo szybko przyrasta. I wszystko. Gotowa budka do powieszenia.